Cześć, nazywam się Sebastian Kowalski. Prowadzę pierwszy odcinek w tej chwili głębokowe metamorfozy, czyli jak z niczego zrobić coś. Zainspirowała mnie historia moich znajomych, którzy poprosili mnie o jedną rzecz. Zapytali mnie wprost: Sebastian, czy pomożesz nam zrealizować swoje największe marzenie? Zapytałem, co jest to nasze marzenie. Kupno oczywiście mieszkania. Pierwszego mieszkania, młodzi ludzie, Kasia i Tomek, pozdrawiam was serdecznie. Zapytali mnie jedną rzecz. Zanim wejdziemy do mieszkania, Sebastian, czy kupić mieszkanie wyremontowane, na których nie za bardzo ich stać, czy mieszkanie do remontu? Zaproponowałem im jedną rzecz. Kupcie mieszkanie do remontu, to wy tam będziecie mieszkali na najbliższe lata, wzięliście sobie na to na swoje marzenie kredyt i to jest istotne, z niczego zrobić coś. Teraz wam pokażę, jak wygląda to mieszkanie, opowiem w środku. Za chwilę zobaczycie, jak wygląda ich to marzenie w takim stanie, jakim nabyliśmy to mieszkanie. Zapraszam do środka. O, cóż my tu mamy? No, klasyczny obiekt PRL-u. Pokój mieszkania składa się z dwóch pokoi. Wejdziemy do salonu. Jak oni weszli, byli przerażeni. No cóż, to tak to wygląda. Ale czy nie warto zainwestować, zapożyczyć się troszeczkę i zrobić to mieszkanie w określonym budżecie? I muszą to być Bóg wie jakie pieniądze. To jest mieszkanie na czwartym piętrze. Jest bardzo duży problem, ponieważ idą tutaj zakończenie pionu. Przy dobrej brygadzie remontowej nie ma problemu z takimi rzeczami. Wszystko można poprawić, wszystko można zrobić. Mamy tyle materiałów na rynku. Mamy również zaprzyjaźnionego studenta trzeciego roku architektury, który pomoże nam w realizacji tego planu. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało dalej. Proszę bardzo, klasyczna ścianka. To jest blok z lat 60., która oddziela pseudo kuchnię. My na tym etapie wyburzymy tą ściankę, podwiesimy sufity. Tu, o, proszę bardzo, dźwięk, następna rura. To jest oczywiście rura od ogrzewania, nie możemy z tym nic zrobić. Staramy się jakoś zabudować. Może wyjdziemy do kuchni z tej strony. O, proszę, ups. Proszę bardzo, ładna lampa. Oj, tego chyba nigdzie nie kupimy, chyba że w jakichś zabytkowych, w antykwariatach zabytkowych, w sklepach. Jakaś rura, następne zabudowy, masakra, ale cóż, zapraszam do kuchni. Tu mam zaprzyjaźnionego również mojego bardzo dobrego znajomego, który zajmuje się montażem mebli pod wymiar kuchennych zabudów. Poprosiłem go, żeby pomógł nam zrealizować ten plan. Oczywiście zrobi projekt. Jak to mniej więcej będzie wyglądało? Tu można zobaczyć sobie, jest podgrzewacz, jest, ups, byśmy się nie popawili. Tak to mniej więcej wygląda. Jest stara rura od gazu, tutaj idzie gaz. W pierwszej kolejności rezygnujemy z gazu. Tutaj jest ciepła woda, gaz nam jest niepotrzebny tylko po to, żeby mieć następny raz rachunki do płacenia. Położymy tu po prostu indukcję. No i co? Następny mamy, proszę bardzo. Trzeba sobie z tym poradzić. Ale ktoś, kto ma trochę oleju w głowie, nie widzi tutaj żadnego problemu. Będzie tutaj zabudowa kuchenna, rury będą zakryte. Będzie tu skrytka na jakąś szczotkę, jakieś wiaderko. Zobaczcie to magiczne przejście. Tu oczywiście tą butynę wywalimy, wstawimy, zamurujemy. Nie będzie, będzie zupełnie inna przestrzeń. Tu, patrząc na tą stronę, tak jak wspominałem wcześniej, ścianka będzie wyrzucona. Będzie jedno wielkie pomieszczenie, jedno spektrum na duży salonik. Te małe pomieszczenie dla niektórych osób wydaje się przerażające, ale oczywiście nie ma problemu, żeby na pewne i te rzeczy mieć jakiś tam pomysł. Oczywiście kiedyś tutaj był piecyk gazowy, podgrzewacz tak zwany. Spółdzielnie mieszkaniowe od jakiegoś czasu rezygnują z tych rozwiązań z uwagi na bezpieczeństwo. Cóż my tu zrobimy? Oczywiście będą te rury schowane. Najpierw trzeba wszystko zdewastować, zrujnować, wyrzucić to wszystko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, proszę, jaka piękna lampa. Również piękna PRL-owska. PRL-owski aspekt.
Następny problem, grzejnik. Na tą chwilę może być problem z grzejnikami z uwagi na to, że jesteśmy w sezonie grzewczym. Po sezonie grzewczym wodę można spuścić, można grzejniki wymienić. Na chwilę obecną najprawdopodobniej zrobimy efekt maskujący. Zobaczycie Państwo, jak to będzie wyglądało. A jak skończy się sezon grzewczy, do tematu wrócimy, można to bez problemu zmienić, łącznie z wymianą grzejnika. Zapraszam do sypialni. A, jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Spójrzcie tu, co się okazało. To jest fajna wnęka. Z tej wnęki można zrobić jedną fajną rzecz. Ponieważ łazienka jest mała, możemy wstawić tutaj pralkę. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Będzie szafa zamknięta. Ręczniki, jakieś środki czystości i tak dalej. Ta wnęka bardzo, bardzo, bardzo pomoże nam w zamaskowaniu pralki, która w takim pomieszczeniu jak łazienka no niezbyt tej przestrzeni nam zabierze. Wchodzimy teraz do sypialni. Jak to widać, stare tapety, odpadające tapety, stare instalacje. Oczywiście będzie wszystko wymienione, stara podłoga. Ten papier byśmy mogli zostawić, ale niestety już pewnie z niego już nic nie da zrobić. Także zobaczymy, czy położymy, jak pozwoli na to budżet, jak zrobimy wyliczenia. Następna wnęka, ją wykorzystamy również. Tutaj będzie szafa podstawowe, dużo rzeczy od góry do dołu. Jest wnęka dosyć głęboka. Dużo rzeczy tutaj można poukładać i zamknąć. Znajomi Tomek i Kasia powiedzieli mi jedną bardzo istotną rzecz. Wchodząc do tego mieszkania, mówią: Sebastian, co ty z tego jesteś w stanie wycisnąć, co jesteś w stanie tego zrobić? Oczywiście to mieszkanie kupujemy za mniejsze pieniądze. Oczywiście możemy kupić mieszkanie za wyższe pieniądze, ale wchodzisz do tego mieszkania, oni tam będą mieszkali 15, ja mówię do nich, mówię, będziecie mieszkali 15, 20 lat, 30, w zależności jak będzie wyglądała wasza sytuacja finansowa, ale to wy tam będziecie mieszkali. Nie ja, nie twoja mama, nie twoich znajomych, tylko wy. I co, kupisz takie mieszkanie, które okej, okay, jest fajnie, wchodzisz, mieszkasz sobie i tak dalej, ale po 3-4 miesiącach, 5, może po roku czasu stwierdzisz, że może to był zły pomysł, bo mieszkanie okej, okay, podoba mi się, ale nie jest w moim guście. No i to jest generalnie rada dla młodych ludzi, żeby zastanowiła się, czy czasami nie przemyśleć pewnych rzeczy, parę złotych odłożyć, wszystko jest kwestią budżetu. Oni z uwagi na to, że dopiero zaczynają swoje życie, no ten budżet no nie pozwala im na piękne wykończenie wnętrz i tak dalej. Założyliśmy sobie budżet 35 tysięcy na to mieszkanie. Zapytałem, co oni na to. No, jest to realne, jeżeli zakup mieszkania jest zdecydowanie mniejszy. Czy sobie pozwalacie na tego typu budżet? Zastanowili się, czy to starczy, czy nie starczy. Na to pytanie odpowiedział mój zaprzyjaźniony architekt Marcin. Powiedział, damy sobie z tym wszystkim radę. W związku z powyższym idziemy do realizacji tego planu. O, jest mój znajomy Marek. To właśnie Marek będzie zajmował się budową mebli. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak będzie wszystko wyglądało. Zobaczymy. Znam doświadczenie tego człowieka, wiem, że na pewno zrobi to w sposób perfekcyjny i na pewno będziecie zadowoleni z tego, co zobaczycie w końcowej, bombowej metamorfozie, czyli jak z niczego zrobić coś. Ja tylko dodam tyle, jeśli podobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, wciśnij dzwoneczek, powiadomienia, suby. Co mi się podoba to mieszkanie, sam sobie takie kupił, jestem tutaj gościnnie, do Was mówił Auto Marian, jest autorem tego nagrania filmowego, zapraszam również na mój kanał, na razie.